Well, have you heard of MTV? Nope. Motown? No. Beat It. You beat it. Thriller. What was that last one? Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 przypadków cenzury Simpsonów. Well, Homer, I won your respect, and all I had to do was save your life. Przyjrzymy się, jak cenzorzy rozprawili się z Simpsonami i odcinkami, które w niektórych miejscach zostały nawet zakazane. Uważacie, że te odcinki Simpsonów są godne kontrowersji? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Użycie broni. Cokolwiek sądzicie o broni palnej, nie powiedzielibyście, że Homer powinien ją posiadać. Jego dziecko zastrzeliło jego szefa, ale trzyma broń w lodówce, gdzie znajduje ją Bart. I just need a better foothold. Hello. Bart idzie za przykładem ojca, który wycelował broń w Marge. Close your eyes, Marge. I've got a surprise for you. Okay, open your eyes. Cenzorzy Foxa zostawili te sceny, chociaż brytyjski kanał Sky One pierwotnie odmówił emisji odcinka. Jednak odcinek Postrzelona rodzina trafił do BBC Two i Too Hot for TV. NRA skrytykowało ten odcinek, choć przedstawiono je w dobrym świetle. Przynajmniej Homer nauczył się nie celować w swoją żonę. Przynajmniej nie bronią z ostrymi nabojami. It's for the woman who only has 4/5 of a second to get ready. Close your eyes, Marge. And now you're ready for a night on the town. Numer 9. Kreskówkowa przemoc. Odcinki na Halloween zwykle są brutalne, więc przyciągają uwagę cenzorów. W odcinku Straszny domek na drzewie 8 cenzor Foxa jest dźgany mieczem, który miał być sztyletem, zanim prawdziwi cenzorzy się sprzeciwili. So sit back and enjoy a night of worry-free... What the fudge? Straszny domek na drzewie 27 był chyba najbardziej makabrycznym odcinkiem, w którym zmyślona przyjaciółka Lisy atakowała jej bliskich, a Bart bił ludzi w stylu Kingsmana. You mean you don't want to kill me? Jak na ironię, parodia Igrzysk Śmierci była dużo spokojniejsza. To 600. odcinek serialu, ale nowozelandzka sieć TVNZ podobno go odrzuciła, bo był zbyt brutalny jak na godzinę 19. Wait a minute, we don't have to kill each other. Ich rzecznik powiedział, puścimy ten odcinek w najbliższej przyszłości w późniejszych godzinach. Numer 8. Gag Banksiego z kanapą. Simpsonowie Złoty Wiek mogą mieć za sobą, ale gagi kanapowe nigdy nie były bardziej ambitne. Artysta uliczny Banksy kierował jednym z najpiękniejszych segmentów, mieszając satyrę z ponurą rzeczywistością. Akcja dzieje się w azjatyckim studiu, gdzie pracownicy ręcznie animują Simpsonów, kotami wypycha się figurki Barta, a jednorożec na łańcuchu wybija dziury w płytach DVD. Według showrunnera Ala Gina wykorzystano około 95% koncepcji Banksiego. Fox zażądał kilku zmian, podobnie jak Acom, południowo-koreańskie studio animacji, które pracuje nad Simpsonami. Ze storyboardów wiadomo, że wycięto azjatyckie kapelusze pracowników i plakat Roberta Murdocka w tle. Numer 7. Homoseksualizm. Pierwszy odcinek serialu, w którym poruszono temat LGBTQ+, fobia Homera, był lekko złośliwy. Homer, what have you got against gays? You know, it's not usual. If there was a law, it would be against it. Homer, please, you're embarrassing yourself. Jednak jasno pokazuje, że Homer jest ignorantem, który uczy się akceptacji, a postać Johna Watersa jest przedstawiona w pozytywnym, wręcz heroicznym świetle. Hey, we owe this guy. And I don't want you calling him a sissy. Jednak cenzura miała kilka zastrzeżeń do scenariusza. Twórcy dostali dwie strony uwag praktycznie o każdym zdaniu. Cenzorzy byli zaniepokojeni używaniem słowa gej, uznając, że temat i treść tego odcinka są nie do przyjęcia. Jednak po zmianie prezesa i cenzorów Foxa odcinek został wyprodukowany, zdobywając nagrody Emmy i GLAAD. Numer 6. Zabroniony w Japonii. Wiele odcinków Simpsonów miało problemy w Japonii. Mała Wielka Mama z 11 sezonu nie był tam emitowany ze względu na pokazanie trądu, choć okazuje się, że Bart i Homer są pokryci płatkami owsianymi i farbą. Dad,
terrible trick on you, and I'm really sorry. You don't have leprosy. It's just oatmeal. Yeah, we know. I figured it out after I ate one of my chest sores. Nie powinno dziwić, że Japonia zakazała odcinka 30 minut nad Tokio. Jednym z powodów był dowcip o epileptycznych walkach robotów. Isn't this that cartoon that causes seizures? Bart, what are you doing? Może też chodzić o scenę, w której Homer walczy z japońskim cesarzem. W Japonii nie ma tego odcinka nawet na DVD ani na Disney+. Congratulations. I am the emperor. Yeah, and I'm Carbosaurus. Korea Południowa tymczasowo odmówiła wyświetlania odcinka ze względu na ówczesne stosunki kraju z Japonią. Numer 5. Narkotyki. Homer tyle razy był kontuzjowany, że to aż dziwne, że dopiero w 13 sezonie zaczął zażywać medyczną marihuanę. But isn't marijuana or dope illegal? Only for those who enjoy it. Medical use of marijuana is legal in this state. We'll also provide you with a prescription bong. Ale medyczną marihuanę zalegalizowano w USA w 1996, a do 2002 roku Fox miał opory z pokazaniem jej użycia w telewizji. Twórcy poszli na kompromis, nie pokazując, jak joint dotyka ust Homera i przeskakując do jego fantazji. Po przejściu cenzury Weekend u Burnsa był drugim odcinkiem z oceną M w Australii i oceną TV14 w Stanach. Sieci brytyjskie, takie jak Sky One i Channel 4, też wykluczyły ten odcinek z godzin największej oglądalności. Numer 4. TVMA. Po 25 sezonach Wrak relacji stał się pierwszym odcinkiem Simpsonów, który otrzymał ocenę TVMA. To musiało być ostre jak miasteczko South Park, więc co jest w tym odcinku? Cóż, kobieta pokazuje środkowy palec widzom. I to wszystko? Wiecie, Simpsonowie mają tylko cztery palce, więc technicznie nawet nie mają środkowego. Chyba, że nie liczyć kciuka, który według doktora Hiberta nie jest palcem. I'm sorry, Homer. Your HMO doesn't cover this type of injury. But I have finger insurance. A thumb is not a finger. Odcinek był emitowany bez cenzury w FXX i nieistniejącym już Simpsons World, ale w Disney Plus palec jest zamazany. Ironia polega na tym, że Disney Plus nie cenzuruje wersji kinowej, która ma podobną scenę z Homerem. So long, losers! Numer 3. Nowy Orleans. Long before the Superdome, where the saints of football play, lived a city that the damned call home. Hear their hellish roundelay. Przed premierą tego odcinka krytyk z Nowego Orleanu opublikował tekst piosenki, która pokazuje miasto w niepochlebnym świetle. WNOL-TV, ówczesna filia Foxa, została zalana skargami, a niektóre stacje radiowe protestowały. W dniu emisji odcinka ówczesny dyrektor Foxa, Jamie Kellner, wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, że jest to piosenka parodia, która została wyjęta z kontekstu. Tydzień później w serialu był gag, w którym na tablicy jest napis: nie będę zniesławiać Nowego Orleanu. Oburzenie ucichło, ale Channel 4 był krytykowany po emisji odcinka tydzień po huraganie Katrina. Sieć podobno usunęła piosenkę z przyszłych transmisji. Numer 2. Obraz Rio. Nowy Orlean miał lekko w porównaniu z Rio de Janeiro. Simpsonowie poświęcili cały odcinek przedstawieniu Brazylii jako pełnej szczurów i przestępczości. These are slums. The government just painted them bright colors so the tourists wouldn't be offended. Works for me. Yeah, check out the rats.
They look like Skittles. Mimo przesadnego, satyrycznego tonu, organizacja turystyczna Rio była zirytowana, zwłaszcza po wydaniu 18 milionów dolarów, by przyciągnąć gości. I made a little scrapbook to remember the kidnapping. I'm still working on it, but as you can see, I've... Oh, look. This is a cigarette butt you burned me with. Rzekomy plan złożenia pozwu został porzucony po przeprosinach Jamesa L. Brooksa. Odcinek wyemitowano w Brazylii, ale ze sprostowaniem. Po trzech emisjach miał być zakazany, ale pokazano go ponownie. Choć sytuacja wydaje się być opanowana, to chcielibyśmy zobaczyć, jak brazylijski prezydent przyjmuje wyzwanie Homera, by walczyć w Celebrity Boxing Foxa. No, the power's out. We'll miss Fox Celebrity Boxing. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Michael Jackson. Simpsonowie to ponad 700 odcinków. Jednak premiera trzeciego sezonu jest jedyną, której nie znajdziecie na Disney Plus w USA. Obecnie nie zobaczycie jej również na innych kanałach. Who are you? Hi, I'm Michael Jackson from the Jacksons. I'm Homer Simpson from The Simpsons. Wyjątkowo to twórcy zdecydowali się usunąć odcinek Całkiem obłąkany ojciec. W czasie pierwszej emisji odcinka Michael Jackson nadal był powszechnie wielbioną osobą. I can't believe you never heard of me. I'm a very popular entertainer. Oh, of course I've heard of you. I mean, you'd have to be living under a rock not to know. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Opinia o Jacksonie później się zmieniła, ale król popu wciąż miał wielu zwolenników. Kilka dni po śmierci Jacksona w 2009 roku Fox ponownie wyemitował ten odcinek. The Michael Jackson? Pff, no way. It's true. I'm with your father in a mental institution. Uh-huh. And is Elvis with you? He could be. It's a big hospital. Dekadę później ukazał się dokument Living Neverland, a twórcy usunęli ten rozdział ze swojej książki, jak to określił Brooks. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.